Proszę Państwa, przechodzimy do wniosku pod tytułem interpelacji i wnioski radnych. Czy ktoś z Państwa radnych... No Boże, zaczniemy od Pana Kosiora, a potem też proszę, potem Pan Gilarski, a potem no to już zobaczymy, jak będzie szło. Dobrze. Już tak. Tak. Do wprowadzenia, tak? Dobra. A potem to sobie już tam wybierzesz. Ja bym poprosił, żeby na chwileczkę Pan Przewodniczący został, bo to będzie interpelacja do niego. Bardzo proszę Pana. Przede wszystkim oczywiście. Można? Tak jest, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Nie wiem, czy Państwa interesuje, ale chyba powinien nas wszystkich interesować scenogram z ostatniej sesji. Tak się dzieje, że od pewnego czasu nie mogę się przygotować na sesję, jeżeli chodzi o scenogram z ostatniej sesji. Proszę więc Pana Przewodniczącego, żeby tak spowodował, że była możliwość przed sesją zapoznania się ze scenogramem 86. sesji, tak jak była ostatnia, ponieważ no, jest tam kilka spraw, które chciałbym sprawdzić. Pozostałe interpelacje do protokołu, żeby nie przedłużać. Dziękuję. Bardzo proszę, Pan Radny Gilarski. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, mam dwie interpelacje. Pierwsza z nich dotyczy sprawy budowy cmentarza przy Podgórkach Tynieckich. W związku z tym, że Pan Prezydent... Bardzo proszę o zachowanie ciszy i powagi obrad i proszę o nieprzeszkadzanie w procedowaniu. Pan Prezydent 15 października przedstawił projekt uchwały zmian w budżecie, w którym zdejmuje 5 milionów złotych na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich z uzasadnieniem, że nie ma jeszcze pozwolenia na budowę cmentarza, a także na ulicy. Ja chciałbym zapytać, jak to się stało, że miesiąc od złożenia tego projektu uchwały, Pan Prezydent w odpowiedzi na moją poprzednią interpelację z wielką determinacją stwierdzał, że należy rozpocząć budowę w tym roku, że praktycznie wszystkie decyzje są już przygotowane. Co więcej, 18 września w wywiadzie zamieszczonym w portalu Onet Pan Prezydent stwierdza, że uważa, że należy protestujących ludzi karać w takich przypadkach, jeśli protestują. No jak Pan Prezydent nie potrafi właściwie przeprowadzić konsultacji społecznych, ja zresztą sam wnioskowałem o przedłużenie ich przynajmniej o miesiąc, Pan Prezydent wówczas się nie zgodził, a teraz dziwi się, że mieszkańcy protestują i co więcej chce ich karać, to w takim razie ja bardzo proszę, żeby Pan Prezydent również karał tych, którzy wydają złe decyzje administracyjne, również finansowo. Bo skoro mieszkańcy nie mieli możliwości wyrażenia swoich opinii w konsultacjach społecznych, które były źle przeprowadzone, Pan Prezydent nie dał im takiej możliwości, nie przedłużył tych konsultacji, a teraz chce ich karać finansowo. To nie tylko o tę sprawę chciałem zapytać, między innymi również o to, czy jest prawdą, że we wniosku inwestor wpisywał, że to jest, że budowana w okolicy cmentarza droga jest drogą dla lokalnych, dla rolników do pól, gdzie jak wiadomo nikt tam już pól nie uprawia, a droga prowadzi do lasu. I czy, z czego wynika taka asymetria, są tutaj, pojawiają się zarzuty o niegospodarność gminy, mianowicie dlaczego gmina ma budować drogę, a sam koncesjonariusz wybuduje sobie tylko spopielarnię i przez 30 lat będzie miał ją w użytkowaniu. Więc jak rozumiem, jest przygotowana infrastruktura, która jest bardzo kosztowna po stronie miasta, a w zamian druga strona umowy będzie czerpać zyski. To w dużym uproszczeniu. I ostatnia sprawa, czy miasto Kraków sprawdzało wiarygodność tego partnera w jakiejkolwiek wywiadowni gospodarczej, bądź też w innych miejscach, jakie są efekty tych działań. I drugą interpelację mam z dyżuru radnego, która dotyczy wprowadzania do programów szkolnych i wychowawczych w cudzysłowie nazwaną ideologię gender. Ja mam tutaj na uwadze, chciałbym zapytać, czy Wydział Edukacji ma jakąkolwiek wiedzę na ten temat, czy jest ta ideologia w programach szkolnych, czy też w przedszkolach wprowadzana, a poza tym, czy byli przedstawiciele miasta Krakowa. Panie radny, ja bardzo przepraszam, ale muszę Panią dyrektorą Karmus, bardzo proszę, jeżeli już, to proszę rozmawiać na zewnątrz. Proszę Państwa o zachowanie powagi obrad, nie przeszkadzanie w obradach. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy, proszę wyjść na zewnątrz sali, natomiast nie przeszkadzać
prowadzeniu obrad. Mhm. Dziękuję. Ja już kończę. Ostatnie zdanie. Proszę zamknąć drzwi. Czy jest strażnik? Proszę uprzejmie zamknąć drzwi. Mhm. Jakie jest stanowisko miasta w sprawie Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015, który był przedstawiony 24 maja bieżącego roku w Kancelarii Prezydenta, przepraszam, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez panią minister do spraw równości Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz. To tyle, dziękuję. Dziękuję panu radnemu i przypominam państwu o przestrzeganiu regulaminu obrad, nie przeszkadzaniu w obradach, bo na razie proszę, a świnka jeszcze jest pusta, więc może ją ktoś zapełnić. Pan radny Jerzy Federowicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, w swojej interpelacji chciałem złożyć gratulacje i podziękowania dla tych osób, które przyczyniły się do uzyskania przez nasze miasto tytułu Miasta Literatury UNESCO. Jak państwo wiecie, parę dni temu ta wiadomość do nas dotarła podczas trwania festiwalu Konrada. Jest to fantastyczna wiadomość. My jako Rada Miasta też mamy swój skromny udział w tym tytule poprzez nasze uchwały. Natomiast w tym wszystkim chciałbym, abyśmy podczas konstruowania przyszłorocznego budżetu nie zapomnieli o naszych miejskich bibliotekach publicznych. I w swojej interpelacji zwracam się do pana prezydenta o to, żeby te dotacje, które przekazujemy na działalność bibliotek miejskich, były na odpowiednim poziomie, tak abyśmy nie musieli się martwić o ich ciągłą działalność. Dziękuję bardzo. Przypominam, panie radny, na piśmie o złożenie interpelacji. Bardzo proszę, pani radna Agata Tatara. Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja składam jedną interpelację w sprawie planowanych działań w krakowskiej oświacie. Szanowny panie prezydencie, pan prezydent Tadeusz Matusz, odpowiedzialny za edukację w mieście Kraków, obejmując funkcję w jednej z gazet, powiedział, że nie będzie przeprowadzał reform krakowskiej oświacie, w tym młodzieżowych domów kultury. Tymczasem w nieoficjalnych informacjach dowiadujemy się o planowanym audycie i zmianach w młodzieżowych domach kultury. Ponieważ pan prezydent Tadeusz Matusz nie poinformował Komisji Edukacji o swoich planach i zamierzeniach. Taka moja jeszcze dygresja. Przypomnę sobie moment, kiedy pani Okąska obejmowała tę funkcję. Czułam się wręcz zażenowana postawą członków Komisji Edukacji, kiedy to odpytywali bardzo dokładnie panią prezydent i czułam się jak na jakimś konkursie i przed objęciem stanowiska przez panią Okońską. Tymczasem z całym szacunkiem do pana prezydenta, bo charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą i myślę, że jest otwarty na te informacje. Natomiast nie możemy się dowiadywać jedynie z prasy o planach i zamierzeniach Wydziału Edukacji i pana prezydenta, albo komunikat, że Klub Platformy Obywatelskiej ma porozumienie z panem prezydentem i pan Tadeusz Matusz jest ich przedstawicielem i to wystarczy. Dlatego bardzo proszę pana prezydenta o podanie tych informacji, jakie są plany i zamierzenia do końca 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję pani radnej. Pan radny Rafał Komarewicz, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja chciałem się zgłosić interpelację dotyczącą miejsc postojowych przy stadionie Krakowia. Przy stadionie Krakowia zostały wydzierżawione miejsca postojowe dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w stadionie Krakowia. I chciałem się dowiedzieć, kto podjął decyzję taką na te dzierżawy i na podstawie jakich przepisów. Chciałem się również dowiedzieć, jaka została wynegocjowana stawka za te miejsca parkingowe, jak i również, czy istnieje możliwość wydzierżawienia innym przedsiębiorcom w okolicy stadionu Krakowia miejsc parkingowych. Ta moja interpelacja jest spowodowana tym, że po prostu przedsiębiorcy do mnie przyszli z dzielnicy 7 i chcieli po prostu dowiedzieć się, na jakiej zasadzie zostało to wydzierżawione. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. I proszę państwa, wyczerpaliśmy listę zgłaszających się do interpelacji. Czy jeszcze ktoś z państwa zapomniał wcisnąć?
No, ale jeżeli pani zgłasza ręcznie, to bardzo proszę, zapraszam panią radną Martę Patenę. Przed wakacjami składałam interpelację w sprawie opłat za śmieci przez placówki szkolne. Odpowiedź, jaką uzyskałam, delikatnie mówiąc, nie satysfakcjonuje mnie i w dalszym ciągu będę drążyła ten temat, a mianowicie chciałabym zapytać, dlaczego szkoły płacą tak dużo za śmieci, płacą więcej niż płaciły do tej pory i czy w ogóle powinny płacić. Dziękuję. Dziękuję pani radnej i przypominam o obowiązku złożenia interpelacji na piśmie, bo w tej chwili mam tylko od dwóch radnych, a pozostałe osoby bardzo proszę o złożenie swoich interpelacji na piśmie. Dziękuję proszę państwa i zamykamy ten punkt.